Jeżeli nie narodzisz się na nowo, nie ujrzysz Królestwa Bożego. Tak powiedział Jezus do religijnego Żyda Nikodema. Ja dzisiaj powtarzam to do was, Warszawo, że jeśli nie narodzisz się na nowo, nie ujrzysz Królestwa Bożego. Nieważne, jakim jesteś człowiekiem, czy jesteś człowiekiem religijnym, czy jesteś humanistą, czy jesteś człowiekiem moralnym, czy jesteś ateistą, jesteś bydlakiem, nieważne, kim jesteś. Jeżeli nie poznałeś Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela, nie ujrzysz Królestwa Bożego. Nieważne, czego ci nauczono w kościółku. Nieważne, czego doświadczyłeś w domu. Nieważne, czy jesz obiady z biskupem. Nieważne, czy chodzisz co niedzielę do kościoła. Nieważne, czy czytasz encykliki. Nieważne, że karmisz zwierzęta. Nieważne, co ty robisz. Jedno jest ważne. Czy znasz Jezusa? Czy poznałeś osobiście Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela? To jest pytanie, które dzisiaj ci zadaję. Ja go poznałam. Ja poznałam Jezusa. Nie jakąś historyjkę religijną, nie jakąś mitologię. Ja poznałam żywego Boga, który żyje we mnie dzisiaj. Jestem nowym stworzeniem. Ja poznałam Go w swoim pokoju na 7 piętrze w Lublinie. Nie w religijnych kościelnych murach. Ja chodziłam do kościoła, bo tak jak większość z was wychowałam się w katolickiej rodzinie. I na swój sposób szukałam Boga, bo wiedziałam, że coś jest, że ktoś jest, ktoś czuwa. Ale nigdy nie miałam relacji z Bogiem, bo zetknęłam się tylko z religią, która mówiła mi o nakazach i zakazach. O tym, że coś muszę, a czegoś nie mogę. I myślałam, że taki sam jest Bóg. Że ja muszę sobie coś ubłagać i uprosić u Niego. Że ja może na czworaka jakoś dojdę do tego nieba, klepiąc zdrowiaśki, modląc się do Maryjki. Ale wiecie co? To jest wszystko religijna ściema. Ja w swoim akcie desperacji zawołałam do Boga, powiedziałam, jeśli Ty w ogóle jesteś, to przyjdź i zrób coś z moim życiem, bo ja już nie wyrabiam na zakrętach. Ja wtedy miałam 13 lat, wiecie? Ale miałam bardzo niskie poczucie własnej wartości. Bałam się ludzi do tego stopnia, że ja bym nigdy nie wyszła na ulicę, nie rozmawiała z obcymi ludźmi tak jak teraz. Ja bałam się własnego cienia, bałam się przyszłości. Bałam się, że nic dobrego mnie nie spotka w życiu. Nie umiałam sobie poradzić z problemami, jakie większości z was jako nastolatkowie macie. Ale wiecie co? W momencie desperacji, kiedy zawołałam do tego Boga, On odpowiedział. Bo Bóg, bo Jezus jest żywy i On słyszy wszystko, co do Niego mówisz. I nie musisz wcale mówić tego w kościelnych murach. Możesz zawołać głęboko ze swojego serca tu, gdzie jesteś. Jeśli realnie chcesz poznać Boga, to zawołaj do Niego. On ma dla Ciebie przyszłość, On ma dla Ciebie zwycięstwo. Nic do tego nie dołożysz. 2000 lat temu Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty, On wykonał wszystko, wykonało się prawo. Nie musisz się klepać zdrowaśek, żeby coś uzyskać. Nic nie uzyskasz. Tylko z łaski przez wiarę otrzymujesz zbawienie. Przez to, że uwierzysz w dzieło Jezusa na krzyżu, to On zamiast ciebie, tam, na krzyżu Golgoty, cierpiał katusze i męki, abyś się mógł być zdrowy, abyś się mógł być zaopatrzony, abyś się mógł być zaakceptowany. Ja byłam bardzo odrzuconym człowiekiem. Ja nie doświadczałam miłości, byłam w takiej izolacji. Ale dzisiaj jestem pełna miłości, bo Jezus Chrystus, który jest miłością, żyje we mnie. I ta miłość jest dostępna dla Ciebie przez wiarę. Bo Bóg umiłował każdego z nas. Ale ta miłość jest dostępna tylko w Chrystusie. Inaczej jej nie doświadczysz. A wiem, że szukasz, tak samo jak ja kiedyś szukałam. Ja już znalazłam odpowiedź, ja już znalazłam tą miłość, ja już znalazłam Zbawiciela. Pytanie, co z Tobą? Jeżeli się nie narodzisz na nowo, nie ujrzysz. Nie ujrzysz Królestwa, nie doświadczysz Bożego błogosławieństwa. Nie poznasz Go. A On jest potężnym Bogiem i On chce mieć relację z Tobą. Nie mówię tutaj o religii. Ja mówię o relacji z żywym Bogiem. Ja Go poznaję każdego dnia, On mnie zmienia. Zewnętrznie i wewnętrznie. Każdego dnia doświadczam Go. Osobiście. Jestem szczęśliwym, zaopatrzonym człowiekiem. Niczego mi nie brakuje. Mój Bóg jest ze mną, żyje we mnie. Nie boję się tego, co się stanie jutro, co się stanie ze mną po śmierci. Za chwilkę będziecie sobie życzyć szczęśliwego nowego roku. Wiecie co? Ja nie muszę sobie tego życzyć, bo każdy mój dzień jest szczęśliwy. Ja nie muszę się obawiać tego, co będzie w kolejnym roku, bo wiem, że czeka mnie sukces i zwycięstwo, bo mam Jezusa, bo poznałam Go jako swojego Pana i Zbawiciela i Ty też dzisiaj możesz. Wystarczy, że wyznasz swoimi ustami, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg zwrócił Go z martwych, będziesz zbawiony.
Jeśli tylko zawołasz do Niego z głębi serca, spokutujesz z tego, że żyłeś w niezależności od Niego, że olałeś temat Boga, uważałeś, że to jest historyjka, to jest temat na przyszłość, jak już będziesz stary. Wiecie, co ja też tak kiedyś myślałam, że to jest zajawka dla moherów. Ja też kiedyś myślałam, że to oznacza, że ja nic nie będę mogła w swoim życiu, że będę teraz jak pies na smyczy. Ale Bóg taki nie jest, to On mnie prawdziwie uwolnił. Jezus Chrystus prawdziwie uwolnił moje życie i mogę żyć teraz pełnią życia. Teraz doświadczam tego, co to znaczy żyć pełną parą przez Jezusa, tego, że On mnie uwolnił. On mnie uwolnił od strachu, On mnie uwolnił od kompleksów, On mnie uwolnił od chorób, On mnie uwolnił od biedy. Jestem w pełni zaakceptowana. Mam życie wieczne w Jezusie. I też możesz tego samego doświadczyć. Wystarczy, że podejmiesz decyzję. To jest bardzo proste. Słuchajcie, Ewangelia jest prosta, ona się nie zmieniła 2000 lat temu. Od 2000 lat jest taka sama. Jest dostępna dla Ciebie dzisiaj łaska. Dzisiaj dzień zbawienia, dzisiaj dzień łaski. Skorzystaj z tego. Amen.